Barwny Korowód, nasz otwiera ochotnicza Straż Pożarna. Witamy ją bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zespół Mażoretek ze Wschowy. Jest to taka grupa zaprzyjaźniona oczywiście, która towarzyszy zawsze dniami miasta. Młodzieżowa Orkiestra Dęta, proszę Państwa, ze Wschowy. Również z nami współpracuje. Także wielkie, wielkie brawa. No właśnie, Mażoretki ze Wschowy i Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Wschowy. To są takie dwie grupy zaprzyjaźnione. Jedna pomaga drugiej grupie i proszę Państwa, za chwilkę powinni się pokazać tutaj koło nas władze miasta Sławy. Władze miasta Sławy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Sławie. Przedstawiciele z Lezna i zaproszeni goście. Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, zastępca burmistrza Sławy Krzysztof Gruszewski, sekretarz gminy Danuta Pietrowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Sławie Sławomir Mazur, sołtysi, radni oraz zaproszeni goście z Lukał, z burmistrzem Lukał Gerardem Lejmanem, Klaudiusz Balcerzak, radny Sejmiku Wojewódzkiego, województwa lubuskiego. Wielkie brawa. Witamy serdecznie gospodarzy Dni Miasta, tak jak już mówiłem, z panem burmistrzem Sławy Cezarym Sadrakułą. Witamy serdecznie i wielkie brawa dla Państwa. Przewodniczący Rady Powiatu, oczywiście również pan Aleksander Polański, starosta powiatu wschowskiego Marek Boryczka. I za chwilkę zaprezentują się tutaj przed nami grupy młodzieżowe z Domu Kultury Sława, Domu Kultury Ciosańca, Domu Kultury Śmieszkowa i Domu Kultury Krzepielów. Proszę Państwa, Dom Kultury Sława przy Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie działają dwie grupy taneczne. Zespół taneczny Tutu to dziewczęta w wieku od 8 do 12 lat tańczą w układach choreograficznych o różnym charakterze, występują podczas lokalnych uroczystości. Dom Kultury w Ciosańcu poprzez swoją działalność tworzy warunki do aktywnego uczestnictwa i społeczeństwa w życiu kulturalnym gminy Sławy. Tak, ja już mówiłem, oczywiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławie, witamy bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Również służbę zdrowia zauważyłem, tak? Witamy również panią Wiktorię. Serdecznie pozdrawiamy. I proszę Państwa, przejdziemy do tego, co już mówiłem na wstępie. Oczywiście działalność Domu Kultury to nie tylko impreza, ale także bogata oferta w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży i dorosłych. Przy Domu Kultury działają także sekcje taneczne, teatralne i wokalne. Dom Kultury Śmieszkowo pod kierownictwem pani Danuty Turek prezentuje grupa taneczne Śmieszki i Kolorowa, przebrane za myszkę Miki. I to, co o czym chciałem podkreślić, to Dom Kultury w Krzepielowie. W przyszłym roku będzie obchodził 70-lecie. Opiekunem jest pani Zofia Tomczak, a właściwie tak zwaną pałeczkę przejmę za chwilę Marta Tomczak, czyli jej córka. Proszę Państwa, no takie pokoleniowe, że tak powiem, zespół pieśni i tańca Michała Krajochowca, także tak jak już mówiłem, Marta Tomczak, czyli jej córka. Proszę Państwa, publiczna szkoła podstawowa w Starym Strączu, publiczna szkoła podstawowa w Krzepielowie, publiczna szkoła podstawowa w Sławie. Publiczna szkoła podstawowa imienia Franciszka Niewidzialny w tym roku będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Sukcesem niewątpliwie to pierwsze miejsce w województwie lubuskim w tym barku, udział i w ogólnopolskich zmaganiach w tym barku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Co roku organizujemy turniej Eurosława, celem którego jest propagowanie idei Unii Europejskiej oraz popularyzacja pośród dziewcząt, chłopców piłki nożnej. Proszę Państwa, ogromne przeżycia, bo na oczywiście Stadionie Narodowym grali, także wielkie brawa. Zespół Szkół w Ciosańcu. W skład zespołu szkół wchodzi szkoła podstawowa z punktem filialnym w Łubicach i oddziałami przedszkolnymi, gimnazjum oraz zespołu wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza 350 uczniów i przedszkolaków w 6 okolicznych wiosk. Pracuje ponad 30 nauczycieli. Gimnazjum w Sławie. Gimnazjum w Sławie, zwane Baśniowym, prezentuje królewski orszak pod zabawnym przywódcem Błazna. W orszaku można dojrzeć bohaterów z baśni Grimm, Charlesa Perrotta i Christiana Andersena, m.in. Żabi Król, Gęsiareczka, Kopciuszek, Świniopas czy Sułtan i Szeherezada. Uczniowie gimnazjum chcą przybliżyć ich dawny dziecięcy świat fantazji, marzeń o królewiczach, księżyczkach oraz dobrych wspomnienia. Proszę Państwa, kto nie czytał tych bajek, także można wrócić troszeczkę do wspomnień.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie, jedyna szkoła w powiecie, gminie, istnieje od ponad 50 lat. Oczywiście jest związana z rolnictwem, wiele, wiele gałęzi rolnictwa, także wielkie brawa za to, że młodzież właśnie się w Szkole Ponadgimnazjalnej szkoli. Akademia Dorosłego Człowieka. W 2014 otworzyliśmy stowarzyszenie, 2015 otrzymaliśmy wsparcie finansowe na aktywację osób dojrzałych w ramach projektu Trampolina, na którym honorowy patron objął marszałek województwa lubuskiego. Zorganizowaliśmy warsztaty z psychologiem, wizerzytką, dietetykiem. Proszę Państwa, grupa oczywiście śpiewa, tańczy i nie tylko, maluje. Witamy bardzo gorąco Akademię Dorosłego Człowieka. Grupa osób dojrzałych uwierzyła w swoje możliwości, stara się radzić z wieloma problemami. Nauczyła się wiele o zdrowym żywieniu, nowinka ze świata dietetyki. Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Sławie to aktywnych kobiet w gminie Sława skupia kobiety z terenu całej gminy, mieszkanki wsi i miasta. Wszelkie działania, które staramy się podejmować, służyć mają zwiększeniu aktywności kobiet w życiu społecznym, zawodowym. Wszelkie inicjatywy, jakie podejmuje stowarzyszenie, dążą do integracji kobiet wiejskich i miejskich. Proszę Państwa, a to oczywiście, jak Państwo słyszycie te pierwsze dźwięki, to orkiestra z Lukał. Wielkie brawa dla nich. Oczywiście miasto partnerskie związane ze Sławą. Witamy ich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Orkiestra Lukał. Proszę Państwa, zespół karnawalistów wystąpi, tak jak już mówiłem na wstępie, o godzinie 17.10 na wielkiej scenie, gdzie będą gwiazdy występować, ale zanim gwiazdy, to oni wystąpią, karnawaliści z Lukał. Hello, hello. Witamy serdecznie. Młodzież szkolna i gimnazjalna w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim, która wypoczywała na koloniach w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Janówce w Sławie. Polski Związek Hodowli Gołębi, oddział w Sławie, powstał w 1956 roku, zrzeszał około 100 hodowców należących do trzech sekcji. Sława, Konotop i Siedlisko. Prezesem oddziału jest pan Henryk Zamróz. Oddział posiada własny transport do organizowania zawodów, a dzisiaj na stadionie odbędzie się pokaz wypuszczenia gołębi. Jarek, wyżej to głębi. W tym roku, 5-6 grudnia, w Sławie będzie organizowana okręgowa wystawa gołębi pocztowych. Proszę Państwa, już dzisiaj Państwa zapraszamy. PHU Mako Andrzej Mały, to stacja paliw, kręgielnia Mynia, nowo otwarta okręgowa stacja hodowli pojazdów i rozpoczęta budowa najnowocześniejszej myni bezdotykowej. Także zapraszamy Państwa do stacji Mako. Ośrodek szkolenia kierowców 10 Krzysztof Harewicz, Ciuchcia plus 2 pojazdy. Zresztą Państwo tą Ciuchcię widzicie w Sławie. Można się przejechać, także zapraszamy w imieniu organizatorów. Ośrodek Szkolenia Kierowców 10 działa w naszym mieście już 7 rok. To niewątpliwe osiągnie należy uzyskanie lepszych wyników zdawalności w powiecie wschowskim. Od roku 10 należy do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Dla dzieci Szkoła Nauki Jazdy 10 realizuje przyjazdy Ciuchcią, tak jak już mówiłem, Chmieluś, dając tym samym wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Nauka jazdy, zakład usługowy Żelichowska. Zakład szkoleniowo-usługowy Żelichowski to firma o największym doświadczeniu na sławskim rynku. Firma prowadzi kursy na prawo jazdy oraz szkoli kierowców w zakresie przewozu osób i rzeczy, realizując projekty unijne, współpracując z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego. Powiatowym Urzędem Pracy stwarza możliwości rozwoju oraz bezrobotnym doświadczeniu instruktorów oraz nowoczesna sala wykładowa i baza sprzętowa są rękomyją i jakości usług. Proszę Państwa, Hurtownia Materiałów Budowlanych EUROM. Hurtownia Materiałów Budowlanych EUROM zgłasza udział w korowodzie. Firma EUROM na rynku sławskim istnieje 15 lat, prowadzi sprzedaż wszystkich materiałów budowlanych i narzędzi w szerokim asortymencie znanych firm. Materiały zakupione u nas są dowożone na plac budowy bezpłatnie. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, także zapraszamy do tej firmy. No i
O tym chciałem powiedzieć, a mianowicie nadleśnictwo Sława. Zresztą Sława i słynie z lasów. To są płuca, proszę Państwa, tlenu. Powierzchnia lasów w zarządzie nadleśnictwa to 26 tysięcy hektarów. Zasoby drzewne ponad 6,5 miliona metrów sześciennych. Rocznie pozyskiwane drewna grubego to 100 tysięcy metrów sześciennych. Sadzimy las corocznie na ponad 200 hektarów. Tworzymy nowe atrakcje dla turystów. Ścieżka rowerowa przy miejscowości Lubiatów, polana rekreacyjna Świętokół w miejscowości Święte, dwie ścieżki, edukacyjne turystyczne przy miejscowościach Stary Słoncze i Myszyniec. Lasy Państwowe zapraszają wszystkich do korzystania. Także proszę Państwa, powinniście Państwo, że tak powiem, dbać o lasy, bo to jest nasze wspólne dobro. Sklep Grewa z konfekcją damsko-męską, także proszę Państwa, od A do Z można się ubrać. Garnitury, marynarki, spodnie, płaszcze, koszule, swetry, kostiumy. Odzież damska, męska, Grewa zaprasza. Sława, plac targowy. I proszę Państwa, motocykliści, tak jak już mówiłem, o godzinie 17 zostały przeprowadzone czwarte otwarte mistrzostwa Sławy w siłowaniu na rękę. Między innymi konkurs najjawniejszej motocykli. I proszę Państwa, jeszcze raz wielkie brawa dla tych motorów. Wielkie, wielkie brawa. Powiem, że robi to niesamowite wrażenie, naprawdę. Wspaniały!